mam do ciebie dwa krótkie pytania. Czy czujesz presję, która na tobie ciąży, że to jesteś ty, ta pierwsza Polka, która to osiągnęła? Nie, nie czuję presji, więc wręcz czuję się takim małym pionierem dla motywatorem dla innych. Chociaż no, wiadomo, jest wiele innych gwiazd, z których można czerpać inspirację, ale ja myślę, że taki punkt wdrożenia, który właśnie miałam w tej zadze, to może dla wielu po prostu być jakimś znakiem. Drugie pytanie. Trenujesz i w Polsce, i w Stanach. Pod okiem tego samego trenera, tak? Tak, bardziej w Stanach, trenuję w Polsce, po prostu trenuję się teraz w Stanach, ze względu na to, że musieliśmy wylecieć dużo wcześniej i tak to wygląda. Różnice. Wiadomo, no, nie możesz uchylać pewnych rąbków tajemnicy. Różnica w treningu zawodników amerykańskich, zawodniczek amerykańskich, to znaczy jednostki, jakie są treningowe. Jakie są różnice, jeśli chodzi o treningi w Polsce, a treningi w Stanach? No nie wiem, ja tak nie poczułam mocnej skórze w Stanach, bo to był końcowy etap, bo nie przygotowałam ostatni tydzień, także robiliśmy swoje rzeczy z moim trenerem, który był. Ale ja myślę, że się zatarła ta taka wiedza od mnie. Różnica leży w tym, że do Ameryki po prostu zjeżdża wielu sportowców z całego świata. I także można mieć naprawdę różnych partnerów o różnych umiejętnościach. Gdy jestem po prostu już do Ameryki, ale ja myślę, że wiedza naszych trenerów w Polsce jest bardzo wysoka i myślę, że ludzie na całym świecie sobie to uświadamiają. Zresztą my, zawodnicy, jesteśmy tego idealnym przykładem, że ten poziom w Polsce jest doskonały i to coraz częściej do Polski zjeżdża wielu zagranicznych zawodników. Moja kochana mamusia się pytała o twoją dietę. Tak. Czy może chciał mi coś przekazać od ciebie? No, moją dietą zajmuje się Kuba Maurycz, najlepszy w Polsce w Europie człowiek. Myślę, że i na świecie. Gluten jest niedobry i tyle powiem. Czytać o diecie bezglutenowej i żyć bez glutenu. Oczywiście zaraz się znajdzie, że gluten jest wszędzie ok, ale ograniczamy pewnie. Przez chwilę pan powiedział, że w Stanach Zjednoczonych jesteś o wiele większą gwiazdą niż w Polsce. Jest tak rzeczywiście? To jest prawda. Ja nie chciałam po prostu tutaj wyjść na zarozumiałą zawodniczkę, która nagle wróciła ze Stanów i ma gwiazdy w głowie. Nie to, że nie czuję się niedoceniana w Polsce, ale jest znaczna różnica i szczerze o tym będę mówiła, bo często ludzie proszą mnie o zdjęcie, a zaraz zabierają mi pasję. Dobra, teraz ja sam i każdy wrzuca to na portale społecznościowe, co jest dla mnie absurdalne i szczerze o tym powiem, bo tu im bardziej chodzi o to, żeby się przylansować przy pasie, niż zrobić sobie zdjęcie z czempionem, a w Stanach nikt nie pomyśli o tym, żeby nawet dotknąć tej pasji. Każdy po prostu najpierw się zapyta, czy może zrobić zdjęcie ze mną i czy będę chciała wziąć tą pasję. Tak to się odbywa. No, mówię, masa fanów czekających przed walką, po walce już było totalne wariactwo, że no, czasami trzeba było szeroko mnie wyciągać z tłumu. Nie ukrywam, że to bardzo lubię, bo ja wiem, że my byśmy nie istnieli bez fanów i fani by nie mieli tej rozrywki bez nas, także to jest jakaś tam jakiś wspólny biznes między nami, ale ja się w tym znajduję, fani naprawdę mnie niosą do tej walki i czuję ogromne wsparcie. I no jest ta różnica traktowania mistrzów UFC w Stanach, a w Polsce. Dużo ludzi wie w Polsce o MMA, no ale niestety mówię, UFC jest świeże w Polsce. Mamy wielu doskonałych zawodników UFC i zawodniczki i mam nadzieję, że to wejdzie na inny poziom i że ta świadomość będzie zupełnie inna i to będą prawdziwi fani, którzy się tym interesują. Będą wiedzieli, że UFC jest właśnie tą najlepszą organizacją na świecie i że bycie w tej federacji to znaczy, że jest coś naprawdę bardzo dobre. No tak, jak widać dzisiaj mam korkowe buty zrobione z korków. Było trochę tego, otrzymałam jakieś od sklepu Workbox, no i też sama sobie kupiłam, chyba taka nagroda, no ja mówię, ja nie chodzę, nie imprezuję, także nie wydaję pieniędzy na bzdury, a nagrodą są właśnie dobre kiesy. Jak śledziłem twojego Twittera przed walką, byłaś też w Stanach na meczu NBA. Tak. Byliśmy zaproszeni przez UFC na mecz Akersów. Właśnie to było podczas 3-dniowego pobytu w Stanach. Było obowiązkiem z Belką The Show, ale zaproszono nas na walkę rondy i oczywiście nie wiedzieliśmy, że byliśmy na meczu Akersów.
coś wspaniałego. Ja mówię, ludzie tym żyją, ale na UFC wspomniane są poprzez 17 tysięcy ludzi. Setki tysięcy wstępujących pay per view. Telewizję. To jest coś wspaniałego. A u nas po prostu ta hala nie będzie wypełniona. To jest trochę smutne, ale bardzo dużo poszło pay per view. Czyli to obrazuje, że są prawdziwi na świecie i oni czekają trochę na to, jak będzie następny tygodniu kolejna gala UFC. Co mi się bardzo podoba, nawiązując jeszcze do meczu koszykówki, ludzie tam nie płaczą, że jeżeli nie dostaną się na halę, że muszą zapłacić za pay per view. Jest to całkiem normalne i to jest wspaniałe, bo sportowcy mogą wtedy żyć na pewnym poziomie. Fani mają bardzo doskonałą rozrywkę, ten poziom rośnie w ogóle i to jest coś wspaniałego. Transakcja wiązana. Jesteś w tej chwili jedyną obok Rondy Rousey, kobietą mistrzynią UFC, jakby nie było, są tylko dwie dywizje kobiece. Ty się, nie wiem, od Rondy, bo ona też ci gratulowała. Trochę uczysz tego wszystkiego, może nie samej walki, ale tego, jak być gwiazdą w tym wielkim świecie, trochę ją podpatrujesz? Nie, ja się oczywiście jest inspiracją dla mnie, jeżeli chodzi o treningi walki, bo jest po prostu wspaniałą zawodniczką, bo to co robi, to co zrobiła ostatnio z Katzingerem, to jest po prostu wspaniałego, ale nie, ja idę swoim torem, ja mam swój styl, ja nie będę sztucznie ubierała, nie wiem, na konferencje spódniczek, no czasami chodzę, lubię się tak ubrać, ale ja po prostu pokazuję swój styl, taka jak jestem na co dzień i myślę, że jeżeli ktoś oszukuje przed kamerą, to później to wyjdzie ta nienaturalność, ta druga osoba, nie tyle. Także ja raczej idę swoim. Myślę. To jeszcze jedno kobietę ci zapytam. Izabela Badura tylko debiutuje w UFC. Ona sama mówi, że raz była u ciebie na treningach i dostała strasznie. Zobaczyła, co to znaczy sparować mistrzynią. Ale tak się zastanawiam, bo ona też strasznie dużo kilogramów. Wracając do tego, to musiała zrzucić. Jak dobrze pamiętam, to nie mieściła się w 66 czasami, a ma walczyć 52. Myślisz, że to jej może jakoś przeszkodzić? Mam nadzieję, że jej sztab trenerski nie tylko zajęli się nieodpowiednio i że zadbają o to, żeby się czuły dobrze, bo ja sama wiem po sobie, że jest bardzo ważne, że osoby, które czuwają w trakcie przygotowań, przed ważeniem, po ważeniu. Bardzo ważne są te 24 godziny po ważeniu i mam nadzieję, że otrzyma odpowiednią uwagę i opiekę. Iza zrobiła tę uwagę prawdopodobnie tą rano, widziałam z tobą kilka gram. Także życzę jej tego, że się zrewenduje, będzie się dobrze uczyła i wkrótce klasyki debiut UFC. Po raz 10 pewnie będziesz odpowiedzieć na to pytanie, ale masz już w głowie jakąś kolejną rywalkę, z którą może ty byś chciała walczyć w ogóle, co? Nie mam, kogo mi UFC da, będę walczyła. Ja nie przybieram, nie sortuję, tak jak to wielu zawodników zawodniczych robi. Po prostu będę walczyć z każdym, kogo mi da UFC. Ja wiem, że wybiorą godną rywalkę. Przejrzałaś się już do tego pasa, to pierwsze pytanie, a drugie, czy on wędruje na tą półkę w waszym barakionie, czy zostaje u ciebie w domu? No jak mogę się już przyzwyczajać? No po prostu, wiecie, największe marzenia się spełniły. Bardzo szczęśliwa. Chyba to jest oczywiście sukces mój, moich trenerów, całego klubu Arena Olsztyn, moich bliskich, bo tylko oni najbardziej wiedzą, ile to wysiłku kosztowało. Bo często ludzie myślą, no łatwo to była walka, ale tak naprawdę nie wiedzą, że przygotowałam się do takich 2 czy 3 miesiące, ale to jest zwieńczenie całej mojej kariery. 13 lat jestem w sporcie, także mówię, to jest taka korona, no i chyba zostanie u mnie w domu, chociaż no, być może powędruję na jakiś czas do klubu, ale myślę, że jest to tak cenne trofeum, że chyba ja sama najlepiej będę go strzegać. Jakbyś miała określić na tak procentowo właśnie, na jakim etapie rozwoju swojej kariery, swoich umiejętności przede wszystkim jesteś teraz? Cześć Wojciech. Cześć. A więc to jest tak, ja jestem doświadczoną zawodniczką i często myślałam, że gdzieś już się nie rozwinę, chociaż świadomie wybrane MMA, bo wiem, że tu są różne płaszczyzny i nie mogę się w każdej rozwijać. Chyba te moje ostatnie walki obrazują to, że nieustannie się rozwijam i że mam talent do tego, że właśnie bycie sportowcem to jest ta droga, którą powinnam wybrać i dobrze, że ją wybrałam. Także mam tutaj pole do popisu i będę się tutaj rozwijała. Ja tylko po prostu
jestem jeszcze bardziej pewna tego, że będę jeszcze lepsza w oktagonie i że będę ciężej trenować, bo każde przygotowania były ciężkie. O każdym myślałam, że są najcięższe, ale każde kolejne będą po prostu trudniejsze i będę motywowała się jeszcze bardziej. A wspomniałeś o marzeniach, że spełniłaś swoje jedno marzenie, to powiedz, no na pewno masz jakieś kolejne cele i takie kolejne marzenia przede wszystkim, tak? Tak, no to bronić tego pasa jak najdłużej, kilka lat, mam nadzieję, że UFC otworzy 125, że będę mistrzynął nie tylko 115, ale i 125. Życie w pośrednictwie pasa, już pytam o tą całą troszkę. Właśnie takie obowiązki jak dzisiaj. Dużo, znaczy zupełnie inaczej jest niż wcześniej? Znaczy nie jest jakoś tam zupełnie inaczej. Oczywiście mam więcej uwagi od fanów, od ludzi po prostu. Pomyślałam, że się nie interesują MMA, także naprawdę mnie to cieszy, gdybyś mnie zaczepił, po prostu pogratuluję. Są pewne obowiązki, ale ja mówię, ja dałam 100% dla UFC, jestem przecież szczęśliwa. Dla UFC jestem w stanie zrobić bardzo wiele, wręcz wszystko, bo oni mnie docenili i czuję się docenionym sportowcem. Także jest trochę więcej obowiązków, ale ja się w tym odnajduję, to bardzo lubię. W takim razie od tego zacznę. Jeszcze sobie dopytam, pozwolę sobie dopytać. Właśnie tutaj wszyscy te buty twoje oglądają. Tak. To jest jeden z tych prezentów, który sprawiłaś sobie po tym mistrzowskim pojedynku. No tak, ja lubię ten sportowy styl. Chłopak to lubi, właśnie tutaj jest. Lubimy sport po prostu i uważam, że to idzie w parze i bardzo lubię kiksy, mam no i obla na tym punkcie i czasami wiem, że po prostu krótko mówiąc przeginam, ale po prostu to jest uzależnienie. No jak się dostaje bonus od UFC, no to można sobie poprzeginać czasami troszeczkę, no właśnie, czy jakoś już tam myślał ten bonus w ogóle został dysponowany? No tak, no na pewno będę inwestowała w swój rozwój, bo trzeba wziąć pod uwagę to, że są podatki, jest management, są trenerzy, których trzeba opłacić, są koszta. Ja nie ukrywam, że te koszta po wejściu są dużo wyższe przygotowania. Jest zupełnie inna dieta, co kosztuje bardzo pieniędzy, to się bardzo cieszę z dodatkowego zastrzyku gotówki. Chociaż mówię, zawsze jeszcze może być lepiej. Ja się oczywiście z tego bardzo cieszę, ale zawsze może być lepiej. Mówię, te przygotowania bardzo dużo pieniędzy kosztują. No i zainwestuję to po prostu w siebie, w swój dalszy rozwój. Swój dalszy rozwój, w Arachionie oczywiście, jak rozumiemy przede wszystkim. Właśnie to jest coś takiego w tym klubie, że bez względu na to, gdzie walczył zawodniczy, zawodniczy, bez względu na to, co tam im się udało osiągnąć, jednak w tym Arachionie zostają, choć patrząc tak w ogóle na rynek, to raczej taki był trend do niedawna, żeby wyjeżdżać i szukać w Stanach Zjednoczonych w Arachion. Czym przyciąga? Ta granica, jak już powiedziałam, to się zatarło bardzo dawno. Teraz zawodnicy przyjeżdżają do Polski. Często u nas w klubie są nawet wyższe wyzwania. Że mówię, to się gdzieś zaciera. Ta różnorodność polega na tym w Stanach, że jest masa różnych zawodników, z których można posparować. I to jest taki taki temat. Jeżeli chodzi, to oczywiście zawsze nauka nigdzie nie idzie w las i zawsze jest coś, czego można się nauczyć od innych zawodników, trenerów w danym klubie. Ale mówię, przygotowania doskonałe są w Polsce, tutaj zostaną. Właśnie, bo to masz doświadczenie holenderskie i polskie i tam jakieś jeszcze inne tam... Z Tajlandii. No więc właśnie, to które takie najmocniejsze, najlepsze to był ciebie najbardziej przydatne, albo inaczej, z których tych miejsc, czego najbardziej się nauczyłaś, w Tajlandii, w Holandii? To życiowe pasy są najważniejsze, bo one nas budują i... wszystko oczywiście coś wniosło do tego sukcesu, do moich zwycięstw, do mojej kariery, ze wszystkich się uczyłam bardzo wiele i próbowałam wchłonąć tą wiedzę jako oka i to wszystko zaowocowało. Gratulujemy w takim razie. Dziękuję. No to tajemnica, to mój social media manager Marcin Bezczyński to zrobił, także mamy swoje sposoby. Z samego Olsztyna przyjechałem. No, nie, musiałem tu. Dobrze. Jak ty się czujesz w Polsce? No tak, jestem bardzo szczęśliwa. No i mówię, fajnie jest być takim specjalnym gościem. Wszyscy myślą, że ja żałuję, że tutaj nie walczę, ale ja mówię, ja się bardzo cieszę, że jest tutaj będzie. No i no, jestem szczęśliwa.
szczęśliwa, jak można nie być szczęśliwa, gdy się spełniają marzenia. Dokładnie, polscy kibice będą mogli trochę pokonkurować z żywiołowymi wolontariuszami, którzy to próbują bardzo żywiołowo. Jak ty sądzisz, jaki może być wynik tego pojedynku kibice z no, myślę, że przebijemy wszystko. Przebijemy wszystko, tak. No właśnie. Jak to koniec jest? Muszę też akcent olsztyński wciskać. Kiedy Olsztyn będzie w stanie zorganizować taką imprezę? 2015? No zobaczymy, jak ta infrastruktura, jeżeli chodzi o hale, areny w Olsztynie się rozwinie, także tak. No właśnie, no właśnie, tak jak powiedzieć, jakie są twoje plany, pogadę, kiedy to Olsztyn będziemy go odpocząć, jakie nie ma totalnie przyjąć. Znaczy ja cały czas jestem w Olsztynie, ale mówię, gdzieś sobie obowiązki od poniedziałku już chcę wracać do takich mocniejszych treningów, bo 4 tygodnie takiego roku wystarczają. Nigdzie nie wyjechałam, ale tego nie potrzebowałam. Potrzebowałam tego, żeby rano się obudzić, usiąść na swojej sofie, w swoim mieszkaniu z kubkiem kawy, pobyć z bliskimi. Ja to sobie bardzo cenię. Ktoś jeszcze zaraz o to przyjechał razem z tobą? Nie, być może przyjedzie Paweł Kiełek. Przyjeżdżają moi kuzyni, moi siostry, także fajnie będziemy się cieszyć razem z tym, kiedy tam jest zapis. Dokładnie, już wiele razy mogę zapytać, jak nam wytrzymasz kciuki za Janka Błachowicza. Sobie, może kiedyś będzie miał pas na Jali, który ty będziesz bronić. Mam nadzieję, mam nadzieję. Dokładnie, dzięki. Dziękuję bardzo. Asio, muszę się ciebie zapytać. Pięknie mówisz po angielsku. Pięknie walczysz. Powiedz mi, ile lat trenujesz, ile czasu uczyłaś się języka? No, 13 lat trenuję, no nie wiem, języka przyszło jakoś. Pięknie mówisz po polsku, po angielsku. Pięknie. Gratuluję. To jest bardzo fajne połączenie. Ty mistrzyni, wiesz, pięknie porozumiewasz się. Mam jeszcze jedno ważne pytanie. Uważam, że MMA będzie sportem narodowym numer 2. Jest bardzo... Jest bardzo duża presja, po prostu robi się bardzo popularne. Jest bardzo duże medialne i mam nadzieję, że to będzie, oczywiście w Stanach jest kilka, bo jest hokej bardzo popularny, futbol amerykański bardzo popularny, ale ten MMA, to wszystko razem gdzieś tam konkuruje i się wyprzedza jedno z drugim, także mam nadzieję, że w Polsce będziemy mieli taką świadomość fanów i że to będzie tak jak w Stanach właśnie. Będzie Asiu, drugim sportem na powiedzieć, że przykładowo KSW stopniowo zwiększa, przepraszam, że mówię o konkurencji, sprzedaż per view rośnie. Ludzie są bardziej świadomi tego. W Stanach, jak powiedziałam, ale się wykonują do 17 tysięcy, per view są bardzo wysokie, sprzedaże, no i dużo fanów jeszcze ogląda tych telewizji. To jest transakcja wiązana i tak samo powinno być w Polsce. Ludzie nie powinni narzekać, że muszą zapłacić 40 zł za oglądanie gali. No, ja mówię, to jest dla dobra zawodników, którzy dają za show i oczywiście my bez fanów byśmy nie istnieli, ale to jest, mówię, transakcja wiązana. Tak, ale no nie każdego po prostu, wiadomo, nie każdego stać. No, w Polsce, ja uważam, wiesz, że jeżeli siada, nigdy nie ogląda nikt sam gali, jeżeli siada 4-5 osób, 5 złotych czy 2 złote, puszka przysłowiowego browara, to tego nie wiesz, kto takie tłumaczy. Popieram, bardzo mądre słowa. Bardzo mądre słowa. Wiele się mówiło o tym, że twoją pierwszą rywalką w obronie pasa może być Klaudia Gadela. Żałujesz, że jednak nie zobaczymy Brazylijki? Nie, wszystko się dzieje po coś, także tak miało być po prostu. No zobaczymy jeszcze, kto to będzie. Ja sama nie wiem, sama jestem ciekawa, już bym chciała zacząć przygotowania. Także zobaczymy, mam nadzieję, że za parę dni to się wszystko wygaśni. No zobaczymy, no Gadela ma jakąś kontuzję, tam jakieś może swoje problemy. No zobaczymy, no jak się odwlecze, to nie uciekniemy. Będziesz jakoś szczególnie obserwować formę Joanne Calderwood? Nie, będę po prostu skupiać się na sobie i po prostu trenować jeszcze ciężej. Czy w momencie, kiedy trenujesz właśnie z swoimi koleżankami, które również walczą w UFC, na przykład właśnie Izabela Badurek, Joanne, to w pewnym sensie nie komplikuje to tobie późniejszych
no, potencjalnych pojedynków z nimi. Ja z nimi nie trenuję, po prostu to był jeden deal z Izabelą Badurek, przyjęła inne dziewczyny z Warszawy. Oczywiście to mi bardzo pomogło, uświadomiło mnie w tym, że moje przygotowania szły dobrze do walki ze Spartą. No nie, ja raczej trenuję z mężczyznami, z chłopakami u siebie w klubie, także mam wszystko, czego tam potrzebuję. Tyle. Słyszałem właśnie, że zostałaś mnóstwo propozycji z całego świata, zwłaszcza odkąd zdobyłaś pasy, trening za granicą. Są któreś takie opcje, które naprawdę rozważasz poważnie? To nie było tak, że otrzymałam jakieś konkretne propozycje. Ja mówię, ja bardzo cenię sobie bliskość moich bliskich. Jak już mam ułożone to życie w Polsce, w Olsztynie, także wolałabym się skupić się tutaj na przygotowaniach. No mówię, Paweł Dębler, Szymon Zimkowski, Jarosław Olsztyn, swoje i swoje partnerzy. Zapewniałem mi wszystko, czego potrzebuję, dogadujemy się i... No jest okej, ja mówię, ja bym chciała tutaj zostać, chociaż nie ukrywam, że bardzo fajny był to wyjazd, 2,5 tygodnia przed tym walką, czułam się na pewno dużo lepiej, nie miałam żadnego jetlag, także na pewno takie wyjazdy będą przed walkami na tydzień, dwa tygodnie przed, żeby po prostu to ciało przygotować do czy mówiono już cokolwiek o potencjalnym kolejnym terminie, który będzie broniła? Właśnie nie, już bym się chciała dowiedzieć, Ronda Rousey walczyła 2 tygodnie przede mną, już ma zaklepaną kolejną walkę, także mam nadzieję, że na dniach ja się dowiem o mojej kolejnej przeciwniczce i o terminie walki. Sorry, bo pewnie Cię już pytano o to, ale chyba tego nie złapałem. Powiedz mi, oczywiście na pewno kibicujesz Jankowi Błachowiczowi, jaka jest Twoja prognoza na ten pojedynek? No myślę, że Jan Błachowicz wygra tą walkę. Oczywiście nie można ujmować niczego dla Anglika, bo Manuel jest naprawdę doskonałym zawodnikiem, ale ja myślę, że Janek pokaże tą pomocną waleczność, swoją no i umiejętności, bo jest doskonałym Stojkowiczem, no i ten parter też jest wspaniały. Także myślę, że wygra tą walkę. Mam nadzieję, że pierwsza, druga runda. Z tych pozostałych walk, na którą szczególnie zwrócisz uwagę? Znaczy, ja bardzo mocno trzymam kciuki za wszystkich Polaków, bo ja naprawdę, tak jak powiedziałem, ja życzę każdemu, żeby się znalazł w UFC, bo to jest naprawdę docenienie naszej ciężkiej pracy tutaj w UFC. Nigdzie nie otrzyma żaden zawodniczka tyle uwagi, co właśnie ze strony pracowników UFC, ze strony samej federacji. No, na pewno będę obserwowała walki kobiet, bo tutaj się będą uwiedzieć moje przyszłe przeciwniczki. Żałujesz trochę, że nie ma Klaudii tutaj? Tak, żałuję, że nie ma Klaudii, bo ona jest naprawdę doskonałą zawodniczką, także myślę, że to by było była naprawdę bardzo fajna, mocna karta na tej walce, bo Gadela jest bardzo ma swoje umiejętności i jest charakterną zawodniczką, także na pewno wystarczy jeszcze sporo. Tutaj mówią, że wiem, po raz kolejny pytano Cię o to, ale George Calderwood, czy jej obecność tutaj, no i pewnie zwycięska walka przybliżyła znacznie do pojedynku z Tobą o tytuł? Nie, wiem, co powiedzieć na ten temat. Ja, tak jak powiedziałam, się nie przyjmuję, kto to będzie. Ja zobaczę z każdym, jestem mistrzem federacji UFC i każdy będzie gdzieś za mną podążał, każdy będzie mnie wyzywał do pojedynku. Tak jak powiedziałam, ja jestem czempionem i to udowodniłam, także moje umiejętności są na wysokim poziomie. Jestem silna psychicznie i sobie poradzę z każdym. Liga mistrzów MMA w Polsce, czy to również pod względem sportowym, twoim zdaniem będzie najlepsza gala, która kiedykolwiek się u nas odbyła? Oczywiście, tylko że ludzie jeszcze nie są do końca świadomi tutaj. Ta arena powinna być jutro zapełniona cała po brzegi i ludzie powinni bić drzwiami i oknami, żeby się tutaj dostać, a była sprzedaż biletów, no po prostu często ludzie wierzą w to, co leci w telewizji, w tych mistrzów, to, że akurat dana organizacja jest najlepsza. Ja uważam, że nie ma nic lepszego, jest tylko galaktyka poza UFC i nie ma nic lepszego poza UFC, nie ma lepszych zawodników niż w UFC i tak to jest. Jutro jako mistrzyni pewnie honorowe miejsce przy oklewaniu, nie na Ciebie czeka. Tak. Dziękuję. Coś można?
co wspomniałeś, nie ma jest przygody UFC, czyli jako mistrzyni UFC. Mówię, że Galaktyka dzieli organizację. Jak to wygląda, jeśli chodzi o zwycięstwa na innych galach, to właśnie zostanie mistrzyni UFC. Jaka tu jest różnica? Jak tutaj czujesz? Jaką tu różnicę czujesz? Czuję się doceniana naprawdę i bardzo, jak już to nieraz powtarzałam, ja się bardzo cieszę, że się dostałam do UFC, że po dwóch walkach dostałam szansę walki o tytuł i zrobiłam to, co powiedziałam, po prostu tak ciężko pracowałam na to, żeby zdobyć ten tytuł i to zrobiłam.